Premier, Wysoka Izbo. Dwa tygodnie temu na wniosek pani premier prawo wodne zostało wycofane z porządku obrad. Za chwilę przejdziemy do trzeciego czytania i głosowania prawa wodnego i chciałbym, aby pani premier, zanim przejdziemy do głosowania, powiedziała, jakie są przyczyny wycofania, a teraz powrotu tego prawa wodnego w niezmienionej formie. A poza tym pani premier musi wiedzieć, że gdyby ta ustawa o sądzie już obowiązywała w czasie wypadku pani premier, to Ziobro i Błaszczak wsadziliby Sebastiana do więzienia, już by dzisiaj siedział! Pani premier. O głos prosi prezes Rady Ministrów, pani Beata Szydło. Wysoka Izbo. Ja pytałam już na tej sali. Przepraszam panią premier, pana posła Donina po raz pierwszy uprzedzam, żeby pan nie pokrzykiwał. Proszę pytałam bardzo. Pana Budkę o to, prosiłam pana Budkę o to, żeby przestał mieszać Sebastiana do polityki. Marek Sowa, wiem, że ma dzieci i Marku, znamy się wiele lat i powiem ci szczerze, że to, co dzisiaj tutaj zrobiłeś, jest po prostu niegodne. Niegodne posła. Niegodne posła, ale przede wszystkim niegodne mieszkańca ziemi oświęcimskiej i wierzę o tym. Szanowni państwo, tak. Prawo i Sprawiedliwość jest konsekwentne w przeprowadzeniu reformy wymiaru sprawiedliwości. I przeprowadzimy tę reformę do końca, dlatego że to należy się Polakom. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości przede wszystkim jest zdominowany i stoi po stronie korporacji sędziowskiej, i korporacji adwokackich, i korporacji prawniczych. A wymiar sprawiedliwości ma stać po stronie ludzi. I każdy obywatel w Polsce ma wiedzieć, że wymiar sprawiedliwości będzie pracował uczciwie, sprawiedliwie, dobrze i będzie dla każdego obywatela, a nie dla korporacji i nie będzie strzegł interesów korporacji. Polacy oczekują zmian, Polacy oczekują tego, że wreszcie w Polsce będzie tak, że ci, którzy potrzebują wsparcia ze strony państwa, ci, którzy są słabi, wiedzą, że państwo zawsze ich obroni, a nie będzie stawało po stronie silnych, bogatych, tych, którzy mają wpływ na władzę i którzy mogą sobie kupić wyroki. A tacy politycy jak wy, którzy wykorzystujecie nieszczęścia ludzkie, wreszcie przestaną dyktować warunki. Koniec z tym. Każdy z nas siedzących na tej sali ma obowiązek reprezentowania obywateli. Po to zostaliśmy wybrani, a nie dla korporacji. I te zmiany, które są zaproponowane w reformie sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, które powtórzę jeszcze raz, konsekwentnie przeprowadzimy dla Polaków, bo oni na to czekają. Te zmiany mają przede wszystkim spowodować, że ludzie będą się czuli bezpiecznie, będą traktowani sprawiedliwie, a korporacje sędziowskie będą służyć obywatelom, a nie obywatele im. Skończył się czas sędziów na telefon. Skończył się czas, kiedy byli nieuczciwie traktowani ludzie tylko i wyłącznie dlatego, że nie stać ich było na wynajęcie drogich adwokatów. Koniec z tym.
Jestem premierem rządu, który jako cel postawił sobie przywrócenie sprawiedliwości społecznej i konsekwentnie ten program realizujemy. Prawo i Sprawiedliwość stanęło po stronie ludzi i nikt nie spowoduje, że z tej drogi zawrócimy. Nawet wy, wrzeszcząc tutaj i tupiąc. I wiecie doskonale, że kończy się pewien czas przywilejów, że kończy się pewien czas, który dla was był złotym czasem, ale dla Polaków były to ponure czasy, bo nie wiedzieli, czy państwo jest po ich stronie, czy państwo chroni ich, czy też państwo wymierza ona ręka sprawiedliwości przeciwko tym ludziom. I dzisiaj przychodzi ten moment, właśnie moment prawny. Czy jesteście w stanie stanąć po stronie ludzi, czy jesteście po stronie korporacji? Odpowiedzcie sobie na to. I właśnie sprawiedliwość społeczna jest tym celem, który nam przyświeca i zrealizujemy to wszystko, do czego się zobowiązaliśmy. Polacy potrzebują dzisiaj i oczekują sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości i my to przywrócimy. Naprawiamy wasze błędy. Prawo wodne, o które padło pytanie, dlaczego my to musimy robić, dlaczego musimy w tej chwili przeprowadzać w takim tempie, bo wy tego nie zrobiliście. Bo naraziliście Polskę na to, że możemy płacić kary, nie dostosowując się do prawa unijnego. To wy jesteście temu wszystkiemu winni, ale zawsze chowaliście się tylko i wyłącznie za tymi grupami, które dawały wam przywileje. Koniec z tym. Pamiętacie czasy, kiedy były dzieci odbierane rodzicom tylko dlatego, że byli biedni? Pamiętacie te czasy? Pamiętacie te czasy, kiedy bezduszni sędziowie nie zwracali uwagi na to, czy ktoś popełnił wykroczenie, czy też nie, czy dlatego, że jest chory, czy też nie. Nie stać go było na adwokata i koniec, sędzia zamykał oczy na wszystko. Takie to były czasy. Ale ten czas się skończył. I ten projekt, który będziemy dzisiaj procedowali i do końca go doprowadzimy, w którym być może konieczne są poprawki, ale to jest projekt, który przywraca wymiar sprawiedliwości polskim obywatelom. I to jest prawdziwy program Prawa i Sprawiedliwości.